DIY największej pufy, jaką kiedykolwiek widziałam. Całą pufę zrobiłam ręcznie i zaraz zobaczycie rezultat. Do wypełnienia pufy potrzebowałam około 200 litrów wypełniacze. No i wzięłam się za szycie. Chciałam pokroić materiał, ale... O, nowe miejsce do siedzenia dla mnie. Hashtag życie z kotem. Wzięłam się za zszywanie całej tkaniny. Nie, no bez kitu. A potem wzięłam się za wypełnianie całej pufy. Wypełnianie zajęło jakieś chyba 3 godziny, a te styropianowe kulki były dosłownie wszędzie. Po dziś dzień znajduję je w moim mieszkaniu. Czas na rezultat pufy. Ciekawe, co będzie, jak się będę stąd wyprowadzać. No i patrzcie. O, nowe miejsce. Będę siedział. A więc pufa już jest mojego kota. A tak wygląda w moim salonie. Jest absolutnie prześliczna.